Cześć, witam serdecznie. W kolejnym materiale dotyczącym firm proptradingowych powiedzieliśmy sobie o pewnych patologiach, które w tym biznesie funkcjonują z takiego punktu widzenia organizacyjnego. Powiedzieliśmy też ostatnio o clearingu i możecie sobie ten materiał wyświetlić, zobaczyć. Today we gonna talk about... Dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo ważnej kwestii, a mianowicie na co firmy proptradingowe zwracają szczególną uwagę, weryfikując traderów, jakie działania są pożądane, a jakich powinniśmy unikać. Gotowi? No to lecimy. Firmy proptradingowe dają pewne warunki, które my musimy spełnić, ale też dają nam pewne ograniczenia, których musimy się trzymać, no bo ten biznes musi być policzalny, zweryfikowany, no i musi po prostu przynosić korzyści w długim terminie. Dość oczywista sprawa. Pójdziemy za takim klasycznym przykładem. Ja wiem, że jest mnóstwo innych rozwiązań, ale naszym celem, co do zasady, w trakcie weryfikacji, w trakcie takiego wyzwania, jest osiągnięcie 10% zysku. Teraz nie ma znaczenia ten czas, w jakim to zrobimy, najczęściej. Dwa pozostałe parametry mega istotne, a więc nie możemy przekroczyć 5% straty w obrębie jednego dnia, w obrębie 24 godzin, lub nie możemy stracić więcej w ciągu dwóch dni, trzech dni, nieważne, więcej niż 10% od kapitału bazowego. To są te ograniczenia, które powiedzmy, że nas obowiązują. No i teraz powiedzmy sobie o pewnych takich rzeczach, które mają miejsce, a które nie powinny się zdarzać. Z punktu widzenia tradera, oczywiście najlepiej, gdyby osiągnięcie tego celu, tego profitu, jakbyśmy to zrobili w godzinę, najlepiej w 5 minut, 10% zysku. No bo da się, bo można otworzyć tak dużą pozycję, że zrobisz to w bardzo krótkim ruchu, bardzo szybko i okej. Czyli tak zwana jedna transakcja. Albo niektórzy mówią all in. Niestety, chcę powiedzieć, że najwięcej jest właśnie tego typu transakcji. A więc trader, ten, który podejmuje wyzwanie, myśli sobie: okej, podjarałem się, zrobię to szybko, bo szybko mnie zweryfikują, no i ja będę mógł pracować na kapitale od firmy, bo firma mi to da, więc ja to zrobię pach, walnę szybko na grubo. Niestety, pomimo najszczerszych chęci, czasami nawet planu transakcyjnego, handlowego, przesadzona wielkość pozycji, niedopasowana do sytuacji, jeszcze powodowana takimi nadmiernymi emocjami, euforią często, podnieceniem, powoduje, że ci traderzy bardzo szybko łamią zasadę tą dzienną lub w ogóle całościową, czyli przekraczają poziom straty, dopuszczalny poziom straty. Czy można tak zrobić? Czy można w ten sposób handlować? Chciałbym, żebyś się zastanowił, żebyś się zastanowiła, czy z punktu widzenia kogoś, kto ma dać ci kapitał, twoja jedna tego typu transakcja, która nawet pozwoli ci osiągnąć tego typu zysk jednego dnia, czy pozwala w sposób taki spokojny, racjonalny zdefiniować, czy ty jesteś osobą godną zaufania, której warto powierzyć pieniądze, środki, no bo pokazałaś, że uwaga, w długim terminie ja jako ten, który daje ci kapitał, mogę z tobą pracować, bo mogę ocenić, jak podejmujesz te decyzje. Najważniejsze, jak kontrolujesz ryzyko, czy potrafisz nim zarządzać. No i ja mam tutaj takiego mindfucka, no bo po jednej transakcji ja nie potrafię zdecydować, czy to było na farcie, czy nie. I tu musisz mi uwierzyć na słowo, naprawdę nikogo nie interesuje to, czy ty zagrywasz na podstawie analizy technicznej, czy na rzut monetą, czy na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy to jest strategia bardziej zawiła, czy mniej, czy masz dodatkowe wskaźniki, rzeczy, z których korzystasz. To jest naprawdę wtórne. Nikogo to nie interesuje, co spowodowało, że ty podejmujesz decyzję o otwarciu transakcji. Jeżeli ci się wydaje, że tak jest, to tak nie jest. Nikt tego nie ocenia, bo nie ma na to czasu, też nie ma na to możliwości, bo sytuacji, takich rzeczy, które determinują otwarcie pozycji, może być całe mnóstwo. A więc jeżeli bym chciał się tego dowiedzieć jako firma, to zadam ci pytanie. Wiesz co, odpowiedz mi na te kilka pytań albo przedstaw mi swoją strategię, ale zauważ, że nikt tego nie robi, bo to jest naprawdę wtórne. Dużo istotniejsze jest to z punktu widzenia firmy, czy ty jako trader kalkulujesz ryzyko. Co to oznacza? Czy jeżeli otwierasz transakcję jedną, drugą, trzecią, piątą, ósmą, dziesiątą, dwunastą, siedemnastą, pięćdziesiątą, czy podchodzisz do tego w sposób taki, bym powiedział, stały, konsekwentny, czy to jest wszystko rozproszone, randomowe, raz tak, raz więcej, raz mniej? Czy da się z twoich transakcji wyciągnąć jakiś logiczny wniosek? Aha, ten trader, ta traderka ryzykuje na przykład 0,5% na każdą transakcję i teraz jak firma to ocenia? Poprzez to, czy ty ustawiasz stop lossa. Ponownie, wierz mi lub nie,
Nikogo nie obchodzi to, w jakim miejscu ty tego stopniosa ustawiasz, bo nie to podlega ocenie, na jakim poziomie cenowym. Nikt w niego nie celuje, żeby ci go wybić, trafić totalnie, nie, bo to ty o tym decydujesz. A więc firma ocenia to, jak ty podchodzisz do ryzyka. Czy je definiujesz od razu, czy może, jak to niektórzy mówią, ustawiasz pozycję jedną, później dokładasz drugą, ten stop loss jest cały czas nieustalony i okej, twoje transakcje kończą się sukcesem, zyskiem, wypracowujesz 2, 3, 4% zysku, super, fantastycznie, po czym robisz kolejne transakcje znowu bez skalkulowanego ryzyka, bo firma tego nie widzi i dochodzi do takiej sytuacji, że rynek idzie przeciwnie, okej, do twoich oczekiwań, do twojej transakcji, no i ty łapiesz dużą stratę kilkuprocentową, a w zasadzie prawie, że łamiesz zasady, które cię ograniczają. To pozwala firmie, tam ktoś w firmie jest, kto to ocenia z doświadczeniem, wyciągnąć taki wniosek. Aha, jak są dobre warunki i wszystko działa, no to lecisz na grubo, a jak tylko się te warunki odwracają, no to możesz doprowadzić do totalnej straty. I ważne, w firmach pro tradingowych nie chodzi o to, bo nie jest w ogóle ten model tak stworzony i nie jest tak ustawiony, że ty masz zarobić setki procent dziennie, albo tygodniowo, albo miesięcznie. Nie o to chodzi. W firmach pro tradingowych kluczowe jest to, żeby znaleźć osoby, które w sposób konsekwentny, stabilny i powtarzalny wykonują pewne czynności, które są przewidywalne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ty w sposób przewidywalny wypracowujesz na użyczonym kapitale 3, 4, 8, 10, 15% w skali miesiąca, ale robisz to spokojnie, na pewnej ilości transakcji, nie na dwóch, nie na trzech, to znaczy, że jesteś partnerem długoterminowym, z którym można pracować, z którym można się skalować, bo jesteś przewidywalną osobą w tym zakresie. Natomiast jeżeli jesteś traderem, który wpada na rynek i mówi, dobra, to ja tutaj będę teraz rządzić i tu na grubo, o, a, wyszło albo nie wyszło, straciłem, dużo zyskałem, to firmie jest ciężko postawić na taką współpracę i mało tego, jeżeli będziesz przesadzać z ryzykiem albo nie będziesz go definiować, gwarantuję ci to, bo robią to firmy, komunikują też na różnych etapach, że prosimy cię o to, abyś ograniczył ryzyko, bo to, w jaki sposób handlujesz i inwestujesz, po prostu jest dla nas niepoliczalne, a więc ryzykowne. I dlaczego tak jest? Dlatego, że każdy z nas ma lepsze i gorsze momenty i potrafimy w krótkim odcinku czasu zarobić bardzo dużo pieniędzy, natomiast w długim terminie jest to zdecydowanie trudniejsze. Firmy bardzo, ale to bardzo pożądają takiej sytuacji, w której ty jesteś w etapie weryfikacji i dokonujesz kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu transakcji, które są powtarzalne. Super, jeżeli one dotyczą jednego, dwóch lub trzech instrumentów, ale nie wszystkich możliwych, bo to oznacza, że masz przemyślany plan, masz go zdefiniowanego, masz go policzonego. Bo co się wydarzy, jeżeli ty to, powiedzmy, całą weryfikację przejdziesz na trzech, czterech, pięciu transakcjach? Okej, będziesz na koncie już fundowany, będziesz zarządzać kapitałem i przy jednym drastycznym ruchu dostaniesz komunikat. Ej, wiesz co? Fajnie, 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 ale w związku z tym, że to są rzeczywiste pieniądze, to my chcemy się ograniczyć ryzykownie, więc pracuj sobie tak, jak tutaj pracujesz, ale my dalej nie widzimy pola do współpracy. Więc jako trader musisz mieć na pewno plan transakcyjny i nie chodzi o to, w jaki sposób będziesz wchodzić, czy nie, bo o tym mówi strategia, ale musisz mieć plan, w jaki sposób to zrobisz. Kalkulować ryzyko, to jest drugi bardzo ważny aspekt. Nie zostawiaj tego gdzieś tam w domyśle, że ach, ktoś będzie wiedział, o co mi chodzi. Nie, nie będzie wiedział, bo liczą się suche dane. OK? Więc jakie ryzyko stosujesz? Ogranicz liczbę instrumentów, na których handlujesz, bo to jest pożądane przez firmy prop tradingowe. OK? I totalnie, tu chciałbym cię przestrzec, trochę podpowiedzieć. Musisz to zrozumieć, że nie chodzi o to, abyś w najkrótszym możliwym czasie zrobił, zrobiła i przeszła te etapy weryfikacji. Nawet bym powiedział, daj sobie czas na to, zrób to spokojnie, bez emocji. Daj się sprawdzić, daj się poznać jako trader i uwierz mi, że jeżeli takie podejście zastosujesz, to będziesz w stanie się skalować, bo ja znam osoby, które są w projekcie, które mają kapitał po kilka milionów dolarów, ale pracowały na to nie tydzień, nie dwa, nie miesiąc, tylko robią to przez półtora albo dwa lata. I ostatni element, na który chciałbym zwrócić uwagę, ponownie wszystkie firmy prop tradingowe zwracają na to uwagę. Mianowicie, jeżeli już ustawiasz to ryzyko, kalkulujesz, obliczasz, ustawiasz stop lossa, bo o tym tutaj mówimy, to istotne jest to, jak również realizujesz zysk.
Czy to jest tak, że ustawiasz swojego stop lossa na poziomie, teraz podam przykładowo, 2%, czyli jeżeli transakcja nie pójdzie po twojej myśli, to skończy się stratą 2%, a realizujesz zyski na poziomie 0,1%. Przekładając to na cyfry, ryzykujesz $2000, jeżeli będzie stop loss, a realizujesz zysk, czyli zamykasz pozycję, jak masz tylko 150-200 dolarów zysku. Jeżeli masz tego typu relację ustawionego ryzyka, skalkulowanego, do realizacji zysku, to ponownie jest to trading. Oczywiście on może być bardzo skuteczny. Możesz mieć nawet skuteczność na poziomie 97-8%. Super. Ale z punktu widzenia jakby ryzyka, bezpieczeństwa, jesteś traderem potencjalnie wysokiego ryzyka. Więc na to też należy zwrócić uwagę, bo ponownie w trakcie weryfikacji to, że są te parametry do spełnienia, to jest jedno. Ale to, że ty jesteś też oceniany jako osoba, jako trader, jako persona, wierz mi, że tak jest, bo ktoś ten biznes ogarnia, ktoś na to wykłada pieniądze, liczy i definiuje, czy ty jesteś traderem wysokiego ryzyka, czy jesteś fajnym partnerem do współpracy. I pytanie, kim chcesz być? Ja, znając oczekiwania firm prop tradingowych, to jak podchodzą do oceny tradera, osoby, która ma uzyskać kapitał, zdecydowanie idę w kierunku takim, aby być dla nich partnerem. No bo to musi być współpraca partnerska, na której oboje czy obie strony zyskują. I teraz, jak to zrobić? Jaki najlepszy sposób? Jaka jest metoda? Być może jaka jest strategia? O tym porozmawiamy w kolejnym materiale. Jak zaplanować ten proces weryfikacji? Jak go zrobić dobrze? Być może jakimi technikami? Co wziąć pod uwagę? Jak zarządzać tym ryzykiem? W kolejnym naszym materiale i na naszym kolejnym spotkaniu. Dlatego subskrybujcie, ustawcie sobie powiadomienia i do usłyszenia. Cześć!